Siemano. Jesteśmy na basenie z Pawłem. Sesja rozciągania. Teraz skakujemy do lodowatej wody i robimy długości. Chciałem dzisiaj powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, jaką jest mindset. To jak sobie ustawiacie wszystko w głowie, wasze cele, co chcecie robić, skupiać się na tych celach, otaczać się środowiskiem, które pozwala wam rozwijać się w tych celach. I chciałem też wspomnieć o technice oddychania, technice Wim Hofa, która wam może też pomóc oderwać się na chwilę od tej codzienności, od tego wszystkiego, co was otacza, skupić się na sobie, na waszym wnętrzu i przez to będziecie mogli się skupić na waszym rozwoju. To chciałem wam dzisiaj przedstawić. Więc zacznę od techniki oddychania. Technika oddychania, są różne techniki oddychania. Wim Hofa skupia się na tym, że cała metoda Wim Hofa skupia się na trzech rzeczach. Pierwszą z nich jest skupienie się na oddechu. Druga, mindset. Trzecia, zimno. Te trzy rzeczy pozwalają wam na mega rozwój z waszym organizmem. Zaczynacie coraz bardziej siebie czuć. Możecie po prostu skupić się na tym, co się w waszym środku dzieje, wyrzucić zbędne rzeczy z głowy i przez to jeszcze macie zdrowotne aspekty takie, że idzie to wszystko na plus ze zdrowiem. Zimno, ciepło, zmiany rusza waszą limfę. Przez to też macie większą odporność na zimno, czy jak wychodzicie sobie w Polsce w śniegu, to nie jest wam aż tak zimno. Lepsze krążenie. I jedziemy z tym tematem. To tak, pierwsze co? To jest 30 głębokich wdechów. Wpuszczamy całkowicie powietrze i trzymamy. Po 30 wdechach wypuszczacie na maksa powietrze, następnie trzymacie, aż nie możecie. Ja czasem przekraczam trochę taką normę rozsądku i już czasem mam różne drgania. Ale trzymacie, aż brakuje wam powietrza, wtedy bierzecie głęboki wdech, wtedy świeży oksygen, tlenik wpada do waszych komórek, komórki są utlenione, alkalizacja ciała, czyli tak jak lubimy, nie kwasowe środowisko, ale alkalizujące. Alkalizujemy całe swoje ciało. Jedziemy z tematem. Czujecie się jak nowonarodzeni. Ciepło rozchodzi się po waszym ciele. I wtedy lajtowo śmigacie do lodowatej wody. Podczas lodowatej wody dalej próbujecie ogarniać wasz oddech. Dobrze sobie zrobić takie 3 cykle, gdy jesteście mega dotlenieni, skupieni. 3 cykle, 3 oddychania, 3 razy 30. Ja robię 33, bo mega lubię liczbę 33. No i tyle. To jest dobry motyw. I druga rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć. Otaczajcie się środowiskiem, które pomaga wam w waszym rozwoju. Weryfikujcie swoje, może nie tyle otoczenie, co jeżeli macie Facebooka, macie Instagrama, macie inne portale społecznościowe, YouTube'a. Jeżeli waszym celem na przykład jest surowe jedzenie, to skupiajcie się na tym, żeby oglądać jak najwięcej rzeczy, które zgadzają się z waszym poglądem. Czyli nie oglądamy wtedy dużo pizzy, dużo gotowanych żarć, mięsa czy innych rzeczy, kebabów i tak dalej.
skupiamy się na tym, co ma nas trzymać w naszym celu. Jak ktoś się interesuje weightliftingiem, to ogląda weightlifting, skupia się na weightliftingu i po prostu dąży do tego, żeby rozwijać się w tym kierunku. Jak ktoś medytacja, no to czyta o medytacji, skupia się na medytacji, nie ogląda wtedy tony telewizji i jakiegoś shitu. Po prostu otaczajcie się to tym, co pomaga wam zbić się w górę. I to jest moim zdaniem dobra opcja. Ja nadal nad tym pracuję, no bo jak przesuwacie sobie Instagrama, to czy inspiruje was to, że ktoś wstawi swoją twarz i widzicie jego twarz, milion zdjęć z twarzą, tylko jego twarz? Czy to was inspiruje do podnoszenia ciężarów na przykład? Czy to was inspiruje do robienia pysznego jedzenia, które wam pomoże w waszym zdrowiu? Czy to was inspiruje, żeby pójść pobiegać? Ale widzicie kogoś, kto ostro trenuje na siłowni, kogoś, kto biega, kogoś, kto super się odżywia. Czy to metuje? No myślę, że bardziej, myślę, że bardziej. Co myślisz, Paweł? Petarda? Petarda. No, jest petarda wtedy. No to tyle na dziś. Ja daję nura. Pozdro mordki. Jedziemy z tematem, kocham was wszystkich. Ścigamy. O, kaczy mi spadły. No to tyle, nie zawiązałem gaci. Jak ktoś oglądał mój tyłek, to zazdroszczę. Pozdro mordki. Ogień.